Zaraz zobaczysz najlepszy przepis na młodą kapustę z koperkiem i marchewką. Idealnie pasuje do młodych ziemniaków i schabowego. Zaczynamy od pokrojenia kapusty w niedużą kostkę. Wrzucamy ją do wrzącej wody i gotujemy przez 2-3 minuty. W międzyczasie kroimy drobno marchewkę i koperek. Odcedzamy kapustę, następnie zalewamy ją czystą wodą poniżej jej poziomu. Dodajemy pozostałe składniki do garnka i gotujemy na małym ogniu do miękkości. Przyprawiamy wszystko do smaku. Śmietanę łączymy z mąką oraz wodą i dokładnie mieszamy. Zabieramy kapustę i czekamy, aż się zagotuje. Gotowe! Smacznego!